Ojeju, jeju, ale się za wami stęskniłem. Wracamy z waszą ukochaną serią, czyli odprawą. Rozpoczynamy nowy sezon. Sezon grupy Azoty Unitarni. W pierwszym odcinku odprawy pytania przed wyjazdowym meczem o europejskie puchary z Mateuszem Wojdanem. Kiedy zawodnicy rozpoczęli przygotowania i jak one wyglądały? Z sezonu na sezon staramy się polepszać naszą grę i jest to nominacja wręcz dla nas, że możemy sobie pierwszy raz uczestniczyć w pucharach europejskich. Tak, Nexa to jest zdecydowanie bardziej doświadczony rywal od nas, ale nie jedziemy na pożarcie, tylko jedziemy się zmierzyć jak równy z równym i powalczyć o fajny wynik. To pierwsze europejskie puchary w historii klubu. Czy jest przygotowana na to jakaś specjalna europejska taktyka? Przygotowujemy się fizycznie do całego sezonu, w tym najbardziej do ligi, która jest naszym głównym założeniem, więc stricte nie potrzebujemy jakby więcej czasu poświęcać na boisku, aczkolwiek teraz więcej czasu staramy się poświęcić wideo oraz analizie taktycznej przeciwnika, żeby przynajmniej wiedzieć, czego się spodziewać na boisku za te parę dni. To, że rozgrywacie dwa mecze dzień po dniu, jest dla zawodników jakimś utrudnieniem? Wydaje mi się, że już na tym poziomie i w tym momencie przed samą ligą trzeba coraz bardziej zwiększać sobie te jednostki treningowe i im ciężej przepracujemy ten okres przygotowawczy i wejdziemy w ten sezon, tym później będzie lepszy wynik na jego koniec. Czy świadomość, że jest to historyczna chwila dla klubu, wpływa dodatkowo na presję przed spotkaniem? Wydaje mi się, że jest to bardziej wyróżnienie za pracę w poprzednim sezonie, bo wielu chłopaków, w tym ja dopiero, zaczynają, że tak powiem, wchodzić w poważną piłkę ręczną oraz taka nominacja co do grania w europejskich pucharach jest na pewno dużym osiągnięciem. Zawodnicy spędzą w Chorwacji 3 dni. Czy mają jakieś plany, oczywiście poza meczami, na spędzenie tego czasu? A więc po tej 12-godzinnej podróży wydaje mi się, że na początku postaram się odpocząć i wyspać w tym hotelu, a następnego dnia czeka nas poranny trening, może jakiś spacer krótki w porze obiadowej po mieście, a następnie już tylko skupieni i skoncentrowani na meczu. Trzymajmy kciuki za naszych zawodników i pamiętajcie, lecimy z tym.